Delikatne, soczyste i zwarte mięso łososia w połączeniu z pikantnie przyprawionymi warzywami wprost rozpływa się w ustach. Zapraszam na bardzo prosty przepis, jak przygotować szaszłyki z łososiem i warzywami. Listę składników i opis przygotowania znajdziecie na mojej stronie. Z grubszej części surowego łososia odcinam podłużne paski, z których wykrawam mniejsze kawałki. Powinny one być podobnej wielkości. Resztę ryby można wykorzystać jako dodatek do sałatki lub makaronu. Kawałki łososia polewam czerwonym octem winnym, oliwą, opruszam solą i cynamonem. Delikatnie mieszam i odstawiam na 15 minut. Różyczki kalafiora obgotowuję 3 minuty w wodzie. Paprykę dzielę na kawałki. Obraną cukinię kroję w grubsze półplasterki. Wszystkie warzywa polewam pikantną oliwą o smaku czosnku i chili. Posypuję solą, oregano i delikatnie mieszam. Na patyk do szaszłyków nadziewam na przemian paprykę, łososia, cukinię, pieczarkę i kalafiora. Tak samo przygotowuję pozostałe szaszłyki. Smażę je na patelni grillowej bez tłuszczu przez około 15-20 minut. W połowie smażenia obracam je na drugą stronę. Zapraszam na stronę Talerz Pokus TV po inne smaczne przepisy.